Siemano, ja jestem Gentler, a ty dziś zobaczysz to. Prawda. Nie mogę nic więcej dorzucić. Naprawdę się z tym zgadzam. To? Ciało jest w idealnym stanie. Nie wiem, czy ona czas zatrzymała tutaj w tym miejscu? I to. Jesteśmy banisherami, myślę... Już się z tobą znam, ale nie mnie nie przerażasz. Baw się dobrze i zapraszam na odcinek. How could they have let this happen? Not a soul stood or spoke for her. There's no justice here. Oj, tyle ile ja wyroków wydałem, które ewidentnie nie były sprawiedliwe. Ale przynajmniej w sumie służyły jakiemuś celowi. A tutaj to była tylko kwestia uspokojenia dzikiego tłumu. Wszyscy stali z widłami i trzeba było kogoś dźgnąć, co? No! Nie przesuwaj się tam, no. Come on! None stand for you. Your coven has betrayed you. Name them, and you shall live. I am no witch. You know this, all of you. Do not turn away from me. You must release me. You must. Will no one speak for me? Anyone? Please, help me. Help me. I feel her distress. Her rising terror, her dark despair. She suffered enough, and so have we. No, to prawda. To prawda. Nie mogę nic więcej dorzucić. Naprawdę się z tym zgadzam. Here, my body, my flesh displayed like a trophy. More like bait. Ja to się zastanawiam, co ona zrobiła, że po prostu ciało leżące na stole się nie rozłożyło przez ten czas, jak nie było mnie w New Eden, a trochę to trwało. Nie oszukujmy się, trochę to trwało. Ciało jest w idealnym stanie. Nie wiem, czy ona czas zatrzymała tutaj w tym miejscu? So, the circle is complete. Do you return to the beginning? Or is it the beginning of your return? No naprawdę ma tutaj całkiem spore wpływy. Jak sobie może przestrzeń modyfikować jak chce? A paradox. How clever. How it pleases you to play with time. I do not play. Deborah, we know what happened to you. We know what they did to you. What they did. What they do. I shatter yet. We're not here to hurt you. You have my body and I want it back. That's all. Help us. Because we can help you. No, you cannot. Jesteśmy banisherami, myślę... Już się z tobą znam, ale nie mnie nie przerażasz. Dobra, masz trochę mało HP. Ała. Serio? To znaczy? Masz na to jakieś dowody? Ej, ale definitywnie to jest dokładnie ten sam boss. Pamiętam, jak długo ostatnio zajmowało mi zabieranie jej pasków HP. Wydaje mi się, że te trzy, które tu widzę, to są tylko jakieś początkowe, nie? Ach, już pamiętam ten atak. Powinienem to pamiętać w ogóle, ale...
Dobra, mam dużo potek. Elo. Ziomeczkę, mam 4 potki. To sobie możesz rzucać tymi włóczniami. A ja będę je sobie przyjmował na twarz, nic się nie zdarzy. Co ty gadasz? Oh, satisfaction. Gdzie jesteś? Aha. Dobra, czy muszę uderzyć koniecznie w tą prawdziwą? No to się bawmy. Co? Ktoś powiedział... O, trafiłem! No nie mówcie, że to już koniec. To byłby najprostszy boss w historii bossów w tej grze. Ja spędzałem na bossach 20-30 minut czasem. Nie, ona się jeszcze odpali, co? No nie mówcie. Zepsułem sobie ostatniego bossa tym exploringiem? Że stał się aż tak prosty? Make them pay. No. They do not deserve our rage, not these two. All deserve our wrath. They crushed the breath from us. You know this. You asked for this. Ale to w ogóle są tylko ci, których faktycznie zabiłem. Tak mi się wydaje. Przynajmniej nie widzę nikogo, kogo nie poświęciłem. Not anymore. Będę musiał potem podejrzeć jakiś filmik z różnymi zakończeniami tej gry, bo oczywiście nie będzie mi się chciało przechodzić jej kilka razy. The truth is out. No! Come back! Feed upon the pain, the treachery, the outrage! No more. It hurts. Behold my wrath! O, druga faza, proszę. Yeah! O, no i teraz jej mniej zadaje obrażeń. No jest wściekła. Teleportujesz się, bo... No i to mi się podoba. Ale tylko nie kończcie mi teraz gry. Dajcie mi ją zabić jednak. Proszę. Proszę? Proszę? Nie. Nie. Obie fazy muszę zrobić? No co wy gadacie? Czemu ja się tak... Dobra, czekajcie, dam się zabić, jeszcze raz to zrobię, bo jestem dalej w szoku, że muszę powtarzać całą walkę. Sekundka i już wracamy do robienia jej prawdziwej krzywdy. Okej, okay, no dobra, to... W sensie to całkiem logiczne, że muszę zabić jej oba wcielenia. Cóż ty. Masz skolby.
Oj, miałem pasek wygnania. Szlak by to trafił. Nie wiem, czy to było widać na mojej kamerce, ale mi mignęło światło w domu i wszystkie mi się na chwilę wyłączyły. To było strasznie, straszne. Debra robi mi zamieszanie w domu. Dosłownie tak delikatnie mi mignęło światło. I to było bardzo straszne. Tak, i to pewnie na mojej karcie graficznej. Ua. No znowu? Ileż będziesz przywoływać tych zabitych gwiazd? No nie trafiłem. Dobra, no już znamy tę historię. Lecimy, druga faza. No kobieta ewidentnie się zdenerwowała. Za późno wcisnąłem. No nie mogę. Akurat piłem z butli. Najgorzej. No, myślałem, że ją zdejmę tym strzałem. Pierwszy. No nie, oboje strzeliliśmy, ale trudno. Jest pasek w dół. Jest o wiele trudniejsza teraz niż była. Dobra. Och, ale strzał. They seek a monster. Don't give it to them. Co jest? Ona we mnie rzuciła bestią. Co teraz? I love it. Dobra, dostałem osiągnięcie, to chyba wygrałem, co? Ale faktycznie za pierwszym razem lepiej mi wchodziły bloki przynajmniej.
Teraz po prostu się wytrwaniłem i grałem bezpiecznie. Enough pain now. There must be a reckoning. The pain may end right now. The reckoning is here. Spare me your compassion, for it comes far too late. Who are you? I am retribution. A word, an idea. But who are you? No właśnie, skoro Debra jest tutaj. I am her fury. No, to ma sens. No longer. I am their nightmare! You were. You believe you've won. It will not be so easy. For I will end your dreams. Nie, tam marudzisz. Co znaczy, na to liczyłeś? Tam. Dziękuję. Is that an end to it? Yes. If you want it to be. Are you sure? Szkoda, że nie mam już tej świecącej kurtki. Znaczy, zmieniłem ją, bo ta jest lepsza, ale wyglądowo tam to była fajniejsza. I'm so very sorry. Will you leave? Are you ready? I have lingered so very long. Where now will I go? I don't know. A better place, I believe. Galerii handlowej. A to jednak nie. Quiet is good. No w sumie tak. Tak. Masz rację. W tej białej kurtce wyglądałem jak postać z MMO. Mere words can ill describe your suffering. And if they could, I'd not utter them now. Enough wrong has been done you. Your tale is told. And we thank you for it. No, naprawdę dużo ludzi umarło, bo chciałaś opowiedzieć tę historię. And free to go. Ale patrzcie, jak się idealnie składa. Prawie 20. Akurat dzisiaj zacząłem 17.30, to pociągniemy oczywiście do 20.30. Znaczy, jak się gra skończy, to jeszcze tylko ruszę jeden temat i można równie dobrze kończyć. Chyba że możemy jeszcze zrobić taki myk, że ja jestem na przykład ciekaw innych zakończeń. Możemy jakiś filmik znaleźć z tym i obejrzeć na YouTubie, jak mogłaby się ta gra skończyć w innym wypadku. Co wy na to? Nie będę tego na YouTube oczywiście przerzucał, ale... Ale mogę to zrobić, obejrzeć to na żywo, z ciekawości. No wiem, że nie obejrzałem, ale to czekam na nie, bo teraz na razie na siebie patrzą. To mogę sobie gadać, nie? Czy mam się teraz spoważnić i przejąć? Hey, I'm right here. Tak się śmiesznie składa, że będę w grobowcu Tutenchamona, yeah. Jeśli się nie mylę, za tydzień. It's time for the Lesser Palingenesis. To już będę wiedział, kogo tam mają. From flesh to word. Word to heart. From flesh to word.
word to heart. Air to fire, fire to earth. Matko, błagam, wstań. It's working. Air to fire. Jak się nie uda, to będzie mi tak szkoda wszystkich tych ludzi, których poświęciłem. Błagam. Life to the dead. Ending to beginning, indivisible. Death to the living. Life to the dead. Antea. Antea. Trzymam kciuki, dwa krzyżyki i krzyżuję ręce. Błagam, wstań. Wstała. Wszystko jest w porządku? Nie jest jakimś zombie, który nie ma... Nie? Nie ma duszy? Nie? You're back. Thanks to you. Mega. Naprawdę się cieszę. This lift. Co jest? Andrea? Gdzie idziesz? Czemu się nie cieszysz? Andrea, chodź. No, wyciągaj rękę. Idziemy razem, albo dostajesz kulkę w łeb. Aha, czyli sugerujesz, że może już sobie iść. Już mnie nie potrzebuje. Ta scena z tym, jak sobie zeszła po schodkach, a potem wyciągnęła do mnie rękę, była niepotrzebna, bo była moim zdaniem nienaturalna. Ale... And the things he'd done to bring her back had changed Red too. No, spodziewam się, no. Some say you should fight for what you want. But some fights, I believe, are best lost. Battered by their ordeal at the hands of the nightmare, the lovers must rebuild from the wreckage. A new and stronger union. For better. Or worse. Or for worse. Now, far from the place where New Eden once stood, Red and Antea will renew their love. A shared interest will bind them once more. A taste for forbidden fruit. No i co? Udało się. Udało się. Trochę się bałem, że faktycznie będziemy tu siedzieć 8 godzin. Zaraz ci banuję ten komentarz. Nie możesz mi niszczyć takiego zakończenia. W sensie ja wiem, że ono zostawia jakiś taki posmaczek, że jednak zrobiłem coś złego, ale moim zdaniem dokonało się dokładnie to, co chciałem. Ja rozumiem, że będą mieli swoje problemy w związku z tym, że musieli to wszystko przejść. Ona przeszła przez własną śmierć i została duchem na dłuższy czas, a on mordował ludzi. Ale dalej uważam to za dobre zakończenie. Takiego zakończenia chciałem, więc wszystko poszło po mojej myśli. Myślę, że to, co mówiłem w międzyczasie, to, co opowiadałem idąc chociażby do finałowej misji, będzie wystarczającym świadectwem tego, co właściwie myślę o tej grze. Nie będę raczej się za bardzo rozwodził na ten temat. Oczywiście... długo pada nie dotykałem. Oczywiście... Pooglądamy sobie chwilę tych napisów.
bo lubię jednak, żeby tych napisów trochę przeszło, żeby szczególnie ci na samym szczycie, ci z największym wkładem mieli coś z tego, że jedna osoba nie kupiła ich gry, bo obejrzała ją u mnie. Gra oczywiście miała swoje problemy, kiedy po zagraniu w Prince of Persia miałem, bo to była pierwsza gra, to jest druga tak naprawdę na tym streamie, kiedy po zagraniu w Prince of Persia miałem tak, że bardzo chciałbym wrócić do podobnej rozgrywki, a miałem problem taki, że fabuła była strasznie płytka, więc ciężko byłoby mi, gdyby ta gra była bardziej rozleczona. Tak tutaj jest odwrotnie. Bardzo chciałem sprawdzać kolejne elementy fabuły, było to bardzo fajnie sklejone, te postacie dały się lubić, nawet jeśli kolejne z przypadki nawiedzenia to były tylko chwile i te postacie znałem przez, nie wiem, godzinę, dwie rozgrywki, bo tyle zajmowało czasem zrobienie jednego zadania głównego. I to warto było i bardzo dobrze się przy tym bawiłem. Gorzej było momentami, właśnie jeśli chodzi o rozgrywkę, która moim zdaniem była delikatnie mówiąc przeciągnięta, to znaczy przechodzenie między jednym punktem a drugim, szczególnie biorąc pod uwagę te takie przeciągające się, nie dające się pominąć animacje, które do tego z jakiegoś powodu często były strasznie długie, trochę męczyły, szczególnie, że żeby tak naprawdę się bawić w tej grze i zbudować sobie tą postać w jakiś sposób, trzeba było tego eksploru robić dużo, a to właśnie ten eksplor był najbardziej męczący, bo nie wiem, czy nazwałbym ten świat jako środowisko, chodzenie po tych lasach, chodzenie po tych górach, chodzenie po tych kopalniach bez części fabularnej jakoś bardzo interesującym. Wydaje mi się, że to były mankamenty tej gry, ale patrząc na to, jak Dontnod przeszło od Vampyra sprzed paru lat do tej gry, wydaje mi się, że idą w dobrym kierunku, budują coś swojego i następne gry będą tylko lepsze, bo to jest studio, które potrafi. Byłoby interesujące, gdyby itemy były interesujące. Może? W sensie, ja nigdy nie byłem osobą, która interesuje się za bardzo ekwipunkiem. Jeśli nie miałbym takiej potrzeby, to mógłbym przejść czy to Elden Ringa, czy Skyrima, w ogóle nie zaglądając do eku. Najchętniej bym tak zrobił, szczerze mówiąc, no ale w tych grach trzeba. Tutaj to było na szczęście sprowadzone do minimum. Było to dzięki temu bardziej idące w moje gusta. No ale nie będę się wypowiadał obiektywnie na temat metodologii RPG-owej i to pod kątem itemów, i to pod kątem rozwoju postaci. Bo to była taka właśnie na poziomie moich potrzeb. To znaczy trochę ulepszania, jakieś tam drobne zmiany, plus niewielkie drzewko umiejętności, mało kombinowania, raczej skupiona gra na rozgrywce, co jest dla mnie jak najbardziej okej. Ja nie jestem totalnie RPG-owy. Cieszę się mimo wszystko, że to drzewko i te itemy tam były, bo jednak miałem jakiś wpływ na to, jak będę grał tą postacią, ale nie obraziłbym się też, jakby to była liniówka pokroju Uncharted'a czy The Last of Us, może bardziej The Last of Us, bo mroczniejszy klimat i trochę półotwarty świat z lokacjami, że jakby to było w stylu The Last of Us, to też bym się nie obraził. Jednak bardziej tutaj pasowała taka lekko bardziej rozbudowana forma. Mimo tego, że jak mówisz, bardzo ograniczona. Ale jakbym musiał tak przeglądać statystyki jak w Elden Ringu, to bym się zamęczył i pewnie bym walnął tą grą albo znalazł jakiegoś builda w internecie, przyrzekam. Dzięki wam bardzo, każdemu kto wszedł, każdemu kto zobaczył, czy to na YouTubie, czy to był ze mną na streamie. Woltajny był ze mną bardzo często na streamie, praktycznie każdym jednym. Pojawił się tu też Dziku, pojawił się wcześniej też, przykro mi, nie pamiętam twojego niku, bo zdarzyło ci się tylko raz chyba wejść, z Dzikiem już parę razy zdążyłem pogadać. Także fajnie, bardzo się cieszę, że mogę zobaczyć tutaj jakieś nowe twarze. Także dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Widzimy się w następnych odcinkach, widzimy się na następnych streamach, na razie.